Drukarki 3D odgrywają coraz większą rolę we współczesnej medycynie. Wszystko wskazuje na to, że z pomocą tych urządzeń w przyszłości będziemy mogli wytwarzać dowolne narządy, które będą nadawały się do przeszczepu. Tymczasem całkiem niedawno naukowcy ze Szkoły Inżynierskiej George'a R. Browna na Uniwersytecie Rice przybliżyli nam tę wizję przyszłości dzięki wydrukowanemu organowi, który naśladuje pracę płuc. Tworzenie funkcjonalnych zamienników tkanek ma istotne znaczenie ze względu na ich potencjalne wykorzystanie w transplantacjach. W samych Stanach Zjednoczonych około 114 tysięcy osób oczekuje na przeszczep. Jednak nawet po wykonanym zabiegu pacjenci muszą przyjmować leki tłumiące układ odpornościowy, aby zapobiec odrzuceniu narządu. I to właśnie dlatego naukowcy stawiają na biodrukarki 3D, które mogą rozwiązać problemy niedoboru narządów i ryzyko odrzutu. Wspomnieni wcześniej badacze opanowali technikę drukowania sztucznej wersji złożonych i wzajemnie połączonych ze sobą sieci naczyniowych, które naśladują naturalne kanały transportujące powietrze oraz krew, limfę i inne płyny. Jordan Miller wraz ze swoim zespołem jako pierwszy opracował metodę biodruku, która rozwiązuje problem dostarczania składników odżywczych do tkanek. Ta niezwykła technologia, którą nazwano roboczo aparatem stereolitograficznym do inżynierii tkankowej lub w skrócie SLATE, tworzy pojedyncze warstwy z ciekłego roztworu prehydrożelu, które przechodzi do stanu stałego po wystawieniu na światło niebieskie. W ten sposób naukowcy w ramach testu wydrukowali strukturę naśladującą płuca. Powstały organ jest wystarczająco mocny, aby naśladować proces oddychania, a czerwone krwinki mają odpowiednio dużo przestrzeni, aby transportować tlen. Powyższy eksperyment był dopiero początkowym etapem badań nad wykorzystaniem biodrukarki do wytwarzania tak skomplikowanych organów. Niewykluczone, że możliwość drukowania narządów znajdzie zastosowanie nie tylko w transplantacji, ale wspomoże też badania nad nowotworami. Tak czy inaczej, jest to bez wątpienia dziedzina nauki warta uwagi.